widzieli anioła. Imię to, pisze Katarzyna, zapisali na pergaminie. Wczoraj, mając już tą wiedzę, że Bóg tak często posyła anioły, bo Józefowi pośle dwa razy. To jest coś fenomenalnego, co my nie wyłapujemy. W naszej modlitwie nowennie do Boga Ojca czytamy. I to jest dzień za stworzenie. Dziękuję Ci za Pismo Święte, proroków, anioły, które posyłałeś ludziom do pomocy. Muszę Wam powiedzieć jeszcze raz, dziś detalami, bo jak dostałem wczoraj uniesienia wewnętrznego, dziś widzę całą scenę z Kamesznicy podczas misji, Wielki Post, masę śniegu, tłumy ludzi do spowiedzi na górze. Mam celowość w parafii. Ksiądz Władziu, tyle: Piotruś, pomóż mi, bo mam napięcie z organistą i grozi rozwalenie parafii, podziały. Więc mówię, w takim razie weźmiemy rekolekcję o kapłaństwie i tak obciążymy i nastąpi zgoda. I ludzie się wyciszą. A organista do tych punktów dojrzeje. Nastąpiła pomyłka w planach, szkoła się pomyliła, czy proboszcz. Kiedy mam u góry konferencję do dorosłych, przylatuje tłum kilkuset dzieci na naukę. Bogu dzięki, że jest Kościół Dolny Wolny, no to ta chmara, wiecie, jak to jest, jak dochodzi 400 dzieci, a nie przygotowany jesteś i troszkę wrzeszczy. W tym czasie pan ksiądz Władzi mnie łapie: chodź, przyjechał Lech Polakiewicz. Mam do ciebie sprawę. No więc jestem rozkaz, nie? No to tam tłum, tu tłum, a tam nie wołają. Stoi przepiękny młodzieniec, 40-35 lat, dzieci, ubrany w moje kolory, tak jak myśliwy. Spodnie, swetrek na zielono, kamizeleczka taka subtelna, uśmiechnięty, witamy się. Pan ksiądz Władzi mi zonę, przeksiędza, to jest pan Lech Polakiewicz, znamy się, pomóż mu ksiądz i weź mu audycję w Radio Maria. Ja mówię: panie Lechu, muszę lecieć na górę, bo bez kalendarza długi termin nie ma szans. Poleciałem na górę, przeciędza chce trzeciego na Królej Polskiej, by była audycja o Polsce, o wyłamaniu rodziny. Przygotuję z radością. Na trzeci patrzę, mamy śpiewanie grzeńskie, to było 12 lat temu, nie da się. Nie mogę odwoływać tylko zwyczaj, który mam. To może 11 grudnia. O tak, zapisanie z grudnia. Mówię: przepraszam, dzieci mi rozwalą kościół, muszę lecieć. Sprawa ucichła, ja zapisałem numer telefonu w kalendarzu, Lech Polakiewicz, wszystko. I zapisałem audycję 11 listopada, wszystko, dane, o której godzinie co. Wrzesień, odbieram telefon, przedstawia się: jestem Lechem Polakiewiczem. Niech mi ksiądz powie, gdzie my się spotkali. Nie przepadam. Nie pamiętam. To było w Kamesznicy. Wejście na... dokładnie pamiętam. Wejście do refektarza. Drzwi jedne były. Od lewej drzwi piękna palma. Pan stał pod palmą. Ubrany tak na zielono. To jest pan w takim a takim wieku. Prosił o audycję. Ja poleciałem po kalendarz. Pan zapisywał i ja zapisałem. Przysiędza. Ale ja tam nie byłem. Ja mam w moim kalendarzu zapisane nazwisko i imię i księdza, temat audycji i temat i numer telefonu. Pismo jest moje, ale ja tego nie zapisywałem. Panie, alboś pan popił, ja nie piję, więc musiałeś pan pijany być. Dzwonię do księdza Władzia, on nic nie pamięta. Ja nie pamiętasz nic, jak mi z kościoła wyciągałeś, mówię, księdza Władziu, bo chyba, że lubię. Dzwoniamy się, ile pan mówi tak: no skoro tak się wydarzyło, to audycja się odbędzie. Ja mówię do szmana: jak pan nie był pijany, ja nie byłem pijany, ja zdajemy na wszystko, więc musiał być to anioł. Tak przeżyłem po raz pierwszy w życiu oficjalne spotkanie z aniołem. Dziś wszystko rozumiem.
przygotować mnie do dzieła telewizji Christus Incit, najpierw wysłał mnie na kursy. Jak to się czyni, jak się robi. Czyli Bóg ci uznał nam, że dzieło Maria jest dobre. Bo ono się stało narzędziem przygotowania mnie do prowadzenia tego dzieła. Nam wybito wiarę w aniołów, więc nie spotykamy się z nimi. Oni są tak blisko. Tyle razy ingerują w życie nasze. Czy ktoś ci pomógł, ktoś jest nie, to Bóg posłał anioła. Tego człowieka nie ma na ziemi. To był anioł. Przybrał kształty ludzkie i ci pomógł. Dla mnie takie spotkanie z aniołem to było, kiedy pani Agusia pyta się kogoś na pierwsze spotkanie o kogoś, gdzie ulica jest franciszkańska, gdzie tam dworzec główny, tamte rejon. A pan mówi, proszę panią, idź za tym panem. On tam idzie. Ci dwaj panowie to nie byli ludzie, to byli anioły. To jest niemożliwe. Słuchajcie. I za tym to jeszcze wysoki. Idź panie ten wysokim mężczyzną. Bo przejdź franciszkańską, gdzie floriańską, gdzie ludzie i tam tak ciasno, przejdź rynek, później mały perytel gubisz. Nie ma szans. To się zaczepi, to się potrąci, to musi być wielki. To musi być tyka, że... To były anioły. Bo kiedy uwzględnię otoczkę, jak się mi nie chciało odzwaniać, jak pani Agnieszka walczyła z Bogiem, dziś jest czwartek, panie, a ty mi każesz jechać jutro. I powiedziałeś, że on zadzwoni. On nie dzwoni. Zadzwoni. What's going to happen?